Gościem portalu MyPiS.pl jest pan poseł Andrzej Adamczyk, Prawo i Sprawiedliwość. Panie pośle, historii chińskiej autostrady A2 nie ma końca, tak jak nie ma końca i autostrady. Co dalej z konsorcjum Kowek i czy autostrada kiedyś powstanie? Wszystko to, co robi obecnie rząd, przypomina grę w Chińczyka. Zresztą tak w kuluarach Sejmu nazywamy nieporadne ruchy i Donalda Tuska, i załamanego podejrzewam całą sytuacją Cezarego Grabarczyka. Co dalej? Kolejne dni przyniosą odpowiedź. Na pewno możemy dzisiaj wyraźnie powiedzieć, autostrada w terminie nie powstanie. To jest blamaż Polski w Europie, to jest blamaż Polski w świecie. To odłoży się źle na polskim wizerunku, na wizerunku polskich firm, na wizerunku polskich inżynierów, bo nikt nie będzie pytał w Europie i na świecie, czy Chińczycy w Polsce budowali autostrady, czy Polacy budowali autostrady. Jedno jest pewne, Polacy nie potrafili wybudować autostrad, a nie potrafili konkretni ludzie. To Donald Tusk, Cezary Grabarczyk, szefowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych. Tutaj jasno, wyraźnie możemy definiować odpowiedzialnych za ten stan rzeczy. Dlatego też na pańskie pytanie nie jestem w stanie precyzyjnie odpowiedzieć, bo myślę, że nikt nie zna tej odpowiedzi, zwłaszcza po wyciągam takie wnioski i stawiam takie tezy po debacie sejmowej, jaka miała miejsce w dniu wczorajszym, kiedy to słuchaliśmy Cezarego Grabarczyka, który tak naprawdę poza, jak ja to nazywam, mantrą, czyli taką na okrągło stale powtarzaną kwestią, że oto PiS winien jest temu, że nie budują się w Polsce autostrady, że to za rządów PiS-u nie podjęto właściwych decyzji i przez to Platforma Obywatelska, która chce budować przez 4 lata, nie mogła zrealizować tego przedsięwzięcia. Wczoraj nie padła żadna odpowiedź na temat właśnie firmy Kowek, na temat przyszłości budowanego przez jej odcinka, na temat alternatywy dla tego przedsiębiorstwa, dla tego generalnego wykonawcy. Zero odpowiedzi, zaś przebijała się troska Cezarego Grabarczyka, wyrażającego w imieniu rządu obawy, że oto kłopoty z tą autostradą są oczywiście dotkliwe, ale są przejściowe. Nazwał to przejściowymi trudnościami. Tchnie to dialektyką późnego Gierka i w zasadzie wczesnego i środkowego Jaruzelskiego, kiedy to w epoce lat 70. i 80. to, że nie było produktów w sklepach, to, że nie było benzyny, tłumaczyli rządzący przejściowymi kłopotami. Także i przejściowymi kłopotami, trudnościami obecny rząd tłumaczy ten stan rzeczy. To jest dramat. To jest dramat dla wszystkich tych, będę powtarzał stale i bez przerwy, którzy mieli nadzieję, że niebawem, po kilku latach potężnego wysiłku, zaciągając zobowiązania finansowe, obciążając dług państwa, Polska będzie jednym z lepiej skomunikowanych państw w Europie, jeżeli patrzymy na komunikację wewnętrzną, komunikację drogową. Nic z tych nadziei na dzień dzisiejszy nie zostało. Jeżeli patrzymy na terminy, na 2012 rok, możemy powiedzieć jedno. Polityka rządu Platformy Obywatelskiej w tym zakresie zbankrutowała. Nadwyrężono nadzieje Polaków, kierowców, samorządów, przedsiębiorców. Nadwyrężono, nie spełniono nadziei nas wszystkich, których celem codziennej działalności, chociażby w tym obszarze, jest silna, bezpieczna i dobrze rozwijająca się Polska w XXI wieku. Zastanawiam się, czy będziemy w stanie spojrzeć w oczy młodemu pokoleniu, kiedy to się już zestarzejemy. Kiedy usłyszymy pytanie, co przygotowaliście nam, jakie perspektywy, jakie daliście nam podwaliny. W Polsce międzywojennej wybudowano port w Gdyni, wybudowano Centralny Okręg Przemysłowy, podejmowano wysiłki, wydawałoby się, ponad miarę, ponad normę, ponad ludzką wytrzymałość. Rządzący, którzy mieli nadzieję w kolejnych pokoleniach, mieli nadzieję na rozwój, dynamiczny rozwój Polski, byli w stanie zrealizować te ambitne plany. Dzisiaj tylko i wyłącznie spółdzielnia polityczna, dzisiaj tylko i wyłącznie to tumfackie zależności pomiędzy politykami Platformy Obywatelskiej mają wpływ na to, kto będzie zarządzał
tymi wrażliwymi obszarami gospodarki, tymi wrażliwymi obszarami infrastruktury. Bez względu na to, czy robi to nieudolnie ze szkodą dla państwa, czy robi to dobrze. Praktycznie rzecz biorąc, w każdym z tych obszarów można powiedzieć, psują, niszczą, realizują plan Kononowicza, żeby nie było nic. I stąd nie dziwię się niejakiemu panu Kononowiczowi, politykowi samorządowemu, który kandydował na prezydenta Białegostoku, że dziękował Donaldowi Tuskowi, że ten realizuje jego program, żeby nic nie było. Mówił tutaj pan o tym, co mówił minister Grabarczyk, że to są przejściowe okresy. Trudności. Ja bym powiedział, te trudności od 4 lat w takim razie chyba wynikają. Ale to odnośnie się tej firmy Kovek. W pańskiej opinii, co należałoby teraz zrobić, aby nam sytuację jeszcze można jakoś uratować, żeby z tej patowej sytuacji, a to tutaj A2 jakoś wyjść? No, to jest co pan mówi. Śmieje się nasz już Europa, świat, bo to jest sytuacja na skalę światową, można powiedzieć, że Chińczycy, którzy mieli wybudować autostrady, nie wybudują tej autostrady, rząd dalej nie wie, co robić. Panie redaktorze, indolencja i brak odpowiedzialności tych, którzy podejmowali decyzję o podpisaniu umowy z tą firmą, no woła wręcz o pomstę do nieba. Zadaję pytanie wprost. Gdyby do Cezarego Grabarczyka lub do Donalda Tuska przyszedł oferent i zgłosił gotowość wybudowania willi pod Gdańskiem albo pod Łodzią o powierzchni 400 m2 w willi z basenem za 80 000 zł. Czy jeden i drugi, zastanawiam się, przyjęliby tą ofertę poważnie? No przecież wiemy, jaką propozycję złożyła firma, która wykonuje firma, która doprowadziła do przejściowych kłopotów, używam tutaj języka Cezarego Grabarczyka z wczorajszej debaty sejmowej. A przecież wiemy, że ta firma zaproponowała wykonanie tych prac w wysokości 50% kosztorysu inwestorskiego. Na Boga, no gdzie byli ci ludzie? Na Boga, gdzie oni, gdzie były służby, które to sprawdzały? Stąd też postanowiliśmy wraz z Jerzym Polaczkiem złożyć zawiadomienie do prokuratury, aby zbadano okoliczności podpisania tego kontraktu. Ale cóż, mleko się wylało. Pyta pan, co dalej? Na pewno trzeba zrewidować, zinwentaryzować stan rzeczy, jaki teraz mamy. Na pewno należy brać pod uwagę obowiązujące przepisy i niech mi tutaj nikt nie opowiada, że z wolnej ręki, spod tak zwanego dużego palca będziemy zlecali kontrakty wartości setek milionów złotych poszczególnym firmom. Nie, przepisy obowiązują. Według przepisów należy postępować. Jeżeli trzeba zmienić ustawę o zamówieniach publicznych, to ją zmieniajmy. Ale też, żebyśmy z jednego bagna nie wchodzili w drugie. Do jednego bagna wcisnęli nas rządzący, jeżeli tutaj mówimy o budowie dróg, więc nie pakujmy się w następne. Zróbmy wszystko, żeby teraz rozsądnie, spokojnie, ale przede wszystkim zgodnie z zasadami, zgodnie z przepisami zrealizować to przedsięwzięcie. W Polsce jest wystarczająca ilość inżynierów, w Polsce jest wystarczająca ilość specjalistów i fachowców, którzy są w stanie taki kontrakt, taką pracę przeprowadzić. Wreszcie niechże Tusk i Grabarczyk zmienią sposób spojrzenia na budowę dróg w Polsce. Niech jeden z nich nie chwali się na jednej z konferencji, że wreszcie w Polsce udało się doprowadzić do tego, że nadzór nad budową dróg w Polsce mają ekonomiści, a nie żaden z drogowców. Drodzy Państwo, to nie może być tak. To nie może być tak, że odsunięto od wpływów wszystkich tych, którzy się na tym znają, zastąpiono ich nie umniejszając ekonomistom, nie umniejszając prawnikom, ale też zastąpiono ludźmi, którzy na co dzień z kłopotami tej branży nigdy nie mieli do czynienia. Myślę, że wykorzystując potencjał polskich inżynierów, polskich fachowców w kooperacji ze sprawdzonymi firmami, ten projekt można dalej prowadzić. O rządowej grze w Chińczyka, pan poseł Andrzej Adamczyk, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo.